Dla wielu polityków i polityczek to jest właściwie temat zastępczy, który miałby uratować naszą gospodarkę, bo gdybyśmy byli w strefie euro, to z samego tego faktu rzekomo inflacja miałaby być w Polsce dużo niższa niż jest obecnie. Ale to jest uproszczenie i to nie jest prawda. W ogóle Polska w tej chwili nie spełnia zasad konwergencji, czyli tej możliwości przystąpienia do strefy euro. Między innymi nie spełnia wymogu niezawisłości i niezależności polskiego sądownictwa, więc w tej chwili w ogóle nie ma o czym mówić. Przypomnę tylko, że to dzięki polskiej lewicy Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Polacy zadecydowali, że chcemy być w tym organizmie, który pomaga właśnie w takich sytuacjach jak pandemia. Tutaj znowu przypomnę o Krajowym Planie Odbudowy, Europejskim Funduszu Odbudowy. Tak, to jest właśnie możliwość, z której Polska nie korzysta, a poprawiłaby los i byt i stan portfela wielu osób w Polsce. To są rzeczy, o których się rozmawia w polskich domach, a nie o wprowadzeniu euro.